Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość dnia Telewizji Wałbrzych, Ramona Bukowska, radna powiatu wałbrzyskiego, która nagłośniła sprawę wygaszającego kontraktu na ginekologię w Szawnie-Zdroju. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Tomaszu, Panie redaktorze. Czy są szanse na utrzymanie usług ginekologiczno-położniczych w Szawnie-Zdroju? Jest szansa na prowadzenie tego gabinetu? Decyduje o tym podmiot, który prowadzi dotychczas do końca października poradnie ginekologiczno-położniczą w przychodni Zacisze. I tak naprawdę tutaj to pan, który prowadzi, powinien zdecydować się, czy jednak będzie kontynuacja na dalsze miesiące i zwróci się z wycofaniem rezygnacji umowy z NFZ, czy pozostawi ją i ona po prostu wygaśnie, a kolejna umowa, kolejny kontrakt, który będzie zawarty, to jest za 2,5 roku, więc dosyć duży odcinek czasowy dla kobiet, dla miasta, a tak naprawdę dla pacjentek. Dobrze, a w jakim momencie jesteśmy? Co się zmieniło od tego czasu, kiedy zaczęła Pani mówić o tym, że jest problem z poradnią ginekologiczną w Szawnie-Zdroju? Powiem tak, zmieniło się na pewno, że w ostatnich momentach słyszę, że bardzo dużo kobiet właśnie teraz korzysta z tej poradni. Wróciło jakby i z chęcią powrotu sobie jakby możliwość badań i kontroli, ponieważ pewnie to jest z obawy, że następne kolejne miesiące, nawet może i rok, po prostu nie będą miały możliwości, gdzie skorzystać, albo będą szukały odpowiedniego lekarza. To jest jakby jeden plus, gdzie ta sytuacja, którą spowodowałam tym nagłośnieniem, ruszyło po prostu jakby profilaktycznie nawet. I to jest dobrze, że jednak takie nagłośnienie o sytuacjach, że trzeba, że już, że coś się dzieje, trzeba kontynuować. Po drugie, widzę, że gmina po moim nagłośnieniu zaczęła bardzo głośno również ogłaszać różne programy profilaktyczne, które gdzieś tam prowadzi i ma w swoim zadaniu. I to nie tylko dla kobiet, ale też dla mężczyzn. Plakatami, nie tylko plakatami, no sieci społecznościowe non-stop. Widzę gdzieś pan burmistrz, jak nie pan burmistrz, to dział promocji nagłaśnia. I no to jest dobrze, też jakby ruch, zaraz, który... Zaraz do działań władz miasta przejdziemy. Ja chciałem zapytać, jakie pani zdaniem będą konsekwencje zamknięcia tego gabinetu, jeśli nie uda się go utrzymać? No bo czasu już mamy coraz mniej, tak? Jest październik. Proszę Państwa, no konsekwencje wiemy, jakie będą, tak? Wiemy o tym, że to trzeba powiedzieć o liczbach, bo pan burmistrz mówi o małych liczbach, ale tak naprawdę 41% nowotworów u kobiet to są choroby związane z przypadkami ginekologicznymi. A na Dolnym Śląsku to jest 2000 kobiet, które są po prostu wykrywane, u nich jest nowotwór raka piersi, a 1300 kobiet nowotwór jajników i narządów płciowych żeńskich. Z tego 400 kobiet tak naprawdę to są kobiety z pochodzenia okręgu Wałbrzych i powiatu Wałbrzycha, więc mówimy tu już o konkretnych liczbach i tak naprawdę pytanie jest retoryczne, czy ten ginekolog jest nam potrzebny? Wiadomo, że jest potrzebny, ponieważ profilaktyka, leczenie, systematyka, kontakt z tym lekarzem daje wymierne korzyści dla wszystkich, nie tylko dla kobiet, ale dla całych rodzin. Po drugie, sądzę i to będzie na pewno, że jeżeli dzisiaj zamkniemy gabinet ginekologiczno-położniczy, będzie to na przyszłość groziło też zamknięciem gabinetu pediatrycznego, który jest u nas, funkcjonuje. Mamy bardzo dobrego pediatrę tutaj w Szczawnie, doświadczoną osobę zresztą. I po prostu to będzie ciągło się łańcuszkiem, tak? Jedno ogniwo osłabni drugie ogniwo, no i zostanie po prostu... No, nie wiem, co zostanie. A ile kobiet korzysta z poradni ginekologicznej w Szawnie-Zdroju, że jej po prostu utrzymanie jest nieopłacalne dla obecnego podmiotu? Wie pan co, no korzysta, tutaj pan, nawet sam pan podmiot na ostatniej komisji, która była w Radzie Miasta w Szawnie-Zdroju, wymienił liczbę bodajże 130 lub 140, no nie chcę się tutaj, że tak powiem, dokładnie określać, nie chcę wprowadzać w błąd, ale na pewno jest to liczba powyżej 100, więc to, no liczby też mówią o sobie i być może, że tak jak tutaj gdzieś tam było powiedziane, że ostatnie statystyki były mniejsze lub słabsze lub gorsze,
ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że pandemia w pewien sposób spowodowała no, mniejszy kontakt w ogóle z lekarzami, tak? No, po prostu były rozmowy telefoniczne i kontakt był telefoniczny bardzo często. A też nie ukrywam, że przecież ginekolog jako lekarz też nie jest jakimś lekarzem, którego kobiety bardzo lubią chodzić. No, to jest też intymna sprawa. Wiadomo, że w tej sprawie chodzi no, wyłącznie o pieniądze. Ile kosztuje utrzymanie roczne takiej poradni ginekologicznej? Czy dowiedziała się Pani tego może podczas spotkania z Państwa myśliwami, tak, którzy prowadzą przychodnie i są właścicielami też poradni ginekologicznej w Szczawniezdroju? Ile tak naprawdę... To znaczy na ostatniej komisji, na prośbę również moją, były zaproszone trzy strony jakby tak. tej ważnej sprawy, czyli pan burmistrz, byłam ja jako osoba, która nagłośniła, oraz przede wszystkim podmiot i NFZ. I tutaj zdecydowane liczby poszły, że do końca roku, aby utrzymać ten gabinet właśnie tu, w tym miejscu, brakuje około 20 tysięcy złotych. No to nie jest chyba Czyli liczmy. To nie jest jakaś suma nie do przejścia chyba. To nie jest suma nie do przejścia, o ile ona jest na 2 miesiące, ale jeżeli licząc na cały rok kolejny, no to jest już jakaś kwota, która rodzi nam no, około 120 tysięcy. Więc to więc brakuje, po prostu... 20 tysięcy złotych miesięcznie do utrzymania tej poradni, czy 20 tysięcy złotych? Nie. 10, no 20 miesięcy brakuje na do końca roku. Do końca roku, tak? Czyli liczymy listopad i grudzień, tak? Tak, dokładnie. Czyli 10 tysięcy złotych miesięcznie brakuje, tak? Poza tym, co podmiot tak. dostaje z NFZ-u w ramach kontraktu, tak? Tak, z tego, co powiedział pan, który prowadzi, to wychodzi, że właśnie do końca roku taka kwota i oczywiście też wzbudziło to kontrowersje wśród radnych, bo przecież 20 tysięcy dla nas wszystkich, to jeżeli patrzymy na budżet gminy, no to nie jest duża kwota, prawda? No ale jednak no, zdecydował pan, który prowadzi, o wycofaniu umowy i ta umowa na tą chwilę jest, odbywa się w takim wygaszeniu jest jakby do końca miesiąca tak. ona wygaśnie. A jak przedstawiciel NFZ-u odnosi się do, jak NFZ w ogóle odnosi się do kwestii wypowiedzenia tej umowy i działalności poradni ginekologicznej w Szczawniezdroju w przyszłości? Tutaj panie z NFZ-u, które były gośćmi, powiedziały wprost, że tak naprawdę te ceny, które są, no na razie na tą chwilę się nie zmienią, chociaż negocjacje są i sam podmiot wyraził informację, że dostał takiego maila i to się może jeszcze zmienić, ale na pewno te ceny jakoś nie skoczą drastycznie, że spowoduje to w sposób zachęcający podmiot do z powrotem do podjęcia działań, wrócenia do tej umowy, więc no, w jakiś sposób wyraził stanowisko, ale też nie powiedział wprost, chociaż na moją interwencję, na mój taki nacisk, może lekki, może prośbę formułującą, aby próbował się deklarować nam, że jednak nam przedłuży, tak? Że może NFZ za chwilę, może z końcem roku znajdą się te pieniądze, może faktycznie, no ale tutaj dostałam jakby troszeczkę takiego hamulca z powodu, że no podmiot mówi, że sam nic nie zrobi, on tutaj deklaracji nie da na to. Czyli tak na dobrą sprawę, czego oczekuje podmiot prowadzący poradnię ginekologiczną od władz Szczawnazdroju, od NFZ-u? Podwyższenia stawki za usługi, rozumiem, tak? To na pewno tak, ponieważ tutaj miejmy na uwadze, bo tutaj jest ważna kwestia tego, żeby utrzymać ten gabinet, musi być i położna, i pan doktor, i lekarz, ginekolog, tak. czy pani doktor. Więc jakby wchodzą dwie osoby w opłatach i tu jest kwestia tych no, środków finansowania tego, że po prostu po przeliczeniu się te 10 tysięcy na miesiąc tutaj nie mieścił, a jako spółka no po prostu powiedział, że nie będzie kontynuował, nie ma zamiaru dokładać do tego, ponieważ jest to chociaż mówi, gdyby to wychodziło na zero, ale po prostu on dokłada i on jako spółka niekorzystnie na tym wychodzi. No i tutaj jest kwestia tego, tak? Kwestia tego, a dalej idą, wiadomo, nie wiadomo o co chodzi o pieniądze.
Ja tutaj próbowałam w jakiś sposób programami naprawczymi, nawet właśnie apel, który stosowałam do Rady Miasta, brzmiał, żeby Rada Miasta podjęła o stosowne działania i w następnym budżecie zabezpieczyła środki na to, aby był stworzony program, taki program, który mógłby być profilaktyką dla kobiet i oczywiście choćby nawet z tymi szczepionkami dla dziewczynek przeciw nowotworom szyjki macicy. A jak pani ocenia działania burmistrza Marka Fedoruka w kwestii zapewnienia stałej opieki ginekologiczno-położniczej mieszkankom Szczawna-Zdroju? Czy burmistrz w ogóle może zrobić coś w tej sprawie? Panie redaktorze, no wychodzi na to, że jedyny, który mógłby negocjować cokolwiek na terenie gminy Szczawna-Zdrój w obronie mieszkańców Szczawna-Zdroju i nie tylko, bo przecież to tak naprawdę jest, to jest bezpieczeństwo nasze, to jest prestiż gminy, że gmina ma pewnych bezpiecznych lekarzy u siebie, tak? I po prostu świadczy takie dobre usługi i na standardach usługi. Więc tutaj, jeżeli chodzi o pana burmistrza, to są kompetencje właściciela budynku i właściciela terenu, ponieważ jest to jedyny właściciel, czyli gmina jest jedynym właścicielem tego terenu i tego budynku, na którym podmiot prowadzi cały zakres swojej działalności. Jeżeli tutaj rozmów nie będzie w jakiś sposób negocjacji z panem burmistrzem i z podmiotem, oczywiście tutaj też muszą być dwie osoby chętne do rozmów, więc no nie widzę tego w ogóle, żeby to było dalej kontynuowane na zasadach. Ma pani na myśli między innymi czynsz za wynajem gabinetu, tak? Bo przychodnia jest, budynek znaczy, przychodni, w której mieści się gabinet, jest miejski, tak? I wiemy generalnie o tym, że pan Śliwa wynajmuje gabinet na bardzo preferencyjnych warunkach od gminy. Dokładnie tak. Pan Śliwa nawet na komisji określił się, że to są bardzo dobre, preferencyjne warunki dla niego i po prostu. Ale a jakby czy może gmina z tego... A czy może poinformował też, jakie korzyści przez te naście lat prowadzenia gabinetu w Szczawnie-Zdroju jego spółka osiągnęła? Absolutnie nie. Takich informacji dla radnych nie przekazał. Także ja też nie bazuję na takich informacjach, choćby nawet to, że jest ta spółka cały czas, bo przecież ja jestem radną już 13 rok i już wcześniejsza sytuacja też była, dlatego mnie to tak przybliżyło, bo to też była rozmowa parę lat temu odnośnie istnienia ginekologa i położnictwa u nas w przychodni. I wówczas się udało i teraz to samo się dzieje, tylko że teraz pan Śliwa po prostu wypowiedział, no mówiąc, że mu się to po prostu nie opłaca. Nie wiem, jakie są kwoty, nie znam treści umowy, ich nie widziałam, więc myślę, że tutaj jakby kompetencje to są pana burmistrza, aby jako negocjator, jako zwierzchnik gminy i gospodarz przede wszystkim tej gminy dbał o to miejsce i o nas. Kobiet. Tylko burmistrz nie może zrobić o wiele więcej poza tym, że będzie przygotowywał programy prozdrowotne, które być może wygra podmiot, który akurat taką poradnię będzie prowadził, a może też inne. Dokładnie tak. Pan burmistrz może tylko to i to w tych kompetencjach i oczywiście tutaj nie ma możliwości nacisku w jakiś sposób na pana Śliwę, tak jak tutaj pan mówi. Ale no jakby tyle lat na preferencyjnych warunkach prowadzenia no tak ważnej dziedziny zdrowia i życia ludzi zobowiązuje moim zdaniem. I wydaje mi się, że tutaj nie powinniśmy patrzeć tylko na jedną stronę, tak, że jeden nie może, ale trzeba usiąść po prostu do stołu jako negocjator, jako, tak jak powiedziałam, burmistrz gminy i negocjować dla nas dogodnego ginekologa, lekarza, specjalista, który po prostu będzie kontynuował i utrzymywał to, co jest przez 10 lat już utrzymane i swoje pacjentki już po prostu ten lekarz ma. Jak pani dzisiaj ocenia szansę na utrzymanie tego gabinetu w przyszłości?
Powiem tak szczerze mówiąc, że na razie nie słyszę z żadnej strony ani informacji w jakimkolwiek kierunku ona wyszła, czy w złym, czy w dobrym. I trudno mi ocenić tutaj, ponieważ no, też chciałabym tą informację, chociażby nawet nie ze względu na to, że ta sytuacja została nagłośniona przeze mnie jako strona, ale ze względu jako kobieta, która obserwuje to wszystko, chciałabym wiedzieć w ogóle, czy cokolwiek się zadziało, czy cokolwiek były toczone w jakikolwiek sposób rozmowy na korzyść nas jako gminy i tak naprawdę no, do tej pory nie wiem, jak to wygląda na tą chwilę. A czy wyobraża Pani sobie taką sytuację, że wygasa kontrakt na poradnię ginekologiczną w Szawnie-Zdroju i w tych samych pomieszczeniach będzie nadal prowadzona poradnia ginekologiczna, ale już bez dostępu, bez płatności NFZ-u, tylko prywatna? Przypomnijmy, miejska przychodnia. No ale to oczywiście, wie pan, no jeżeli patrząc na takie korzyści, to rozumiem, że te korzyści będzie na preferencyjnych dalej warunkach, bo nie rozumiem pytania teraz. Rozumiem, no że nie wiem, preferencyjne warunki... Właśnie o to pytam, czy gmina powinna dopuścić do takiej sytuacji? No absolutnie, wie pan, no jeżeli patrzymy na korzyść i na jakby stronę, ze strony gminy, która gmina powinna dbać o nie tylko o budżet, ale o własne mienie tak naprawdę, no to gmina powinna zabezpieczyć przede wszystkim takim sytuacjom. One po prostu powinny być te umowy aneksowane i w jakiś sposób zabezpieczone, że podmiot, no jeżeli takie cele zarobkowe są prowadzone, to też powinna gmina z tego czerpać korzyści finansowe. I tyle. A czy pani sprawą poradni ginekologicznej w Szawnie-Zdroju rozpoczęła swoją kampanię wyborczą na burmistrza Szawna-Zdroju? Co zarzuca pani Marek Fedoruk? Pierwsze słyszę w ogóle, żebym miała startować na burmistrza Szawna-Zdroju. To jest w ogóle jakaś absurdalna informacja dla mnie. Ja od dłuższego czasu i dlatego jest ta sprawa mi tak bliska, prowadzę własne interesy, własny biznes, który po prostu też jest powiązany z dziećmi i z kobietami. I jako młoda radna zabiegałam zawsze o to, żeby w tym miejscu był prowadzony ginekolog, położnictwo. Zawsze promowałam styl zdrowia w tym mieście i zawsze będę się tego trzymać. Jestem też osobą, która reprezentuje Radę Kobiet i nie mogło się to gdzieś obyć bez mojego gdzieś boku, żebym tego nie widziała gdzieś to tak absolutnie. Ja po prostu zareagowałam informacyjnie przez zdobytą informację przez przychodnię, że mam się pospieszyć, ponieważ no, jest taka sytuacja jaka jest i proponują mi się umówić do pana doktora. Więc ja po prostu zareagowałam jak kobieta, jak mama, jak kobieta. Być może trochę emocją i nerwami, no bo jak to jest możliwe, uzdrowisko, tak, tu gmina, tu jedyna piękna przychodnia, w której tak naprawdę powinno być wszystko, każdy specjalista, no mówimy teraz akurat o ginekologu, lekarz pierwszego kontaktu dla kobiet, no a tu taka sytuacja i tu absolutnie pan burmistrz się myli, on na tyle mnie zna, on już ze mną tyle współpracował, że wie, gdzie są moje, można powiedzieć, punkty takie zapalne i to jest właśnie ten punkt. Dziękuję bardzo. Ramona Bukowska, radna powiatu wałbrzyskiego, która walczy o poradnię ginekologiczno-położniczą w Szawnie-Zdroju, była dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo.